Gościem portalu sportnowiny.pl jest Kamil Wilczek, piłkarz Piasta Gliwice, pochodzący tutaj z Wodzisławia Śląskiego. Znajdujemy się właśnie na rynku. Powiedz mi, Kamil, za tobą sezon bardzo udany w Piaście Gliwice. Te bramki strzelane, można powiedzieć, że dzięki synowi, który ci się urodził miesiąc temu? No tak. Wiele tych bramek właśnie dedykowałem jemu i żonie, która w tym czasie była w ciąży, mimo tego, że właśnie mały był w drodze, żona praktycznie na wszystkie mecze jeździła, opuściła chyba tylko dwa na samym końcu. Także to była jakaś dodatkowa motywacja i fajnie, że mogłem parę bramek strzelić. Jak twoja forma się obecnie prezentuje? Ten sezon był dłuższy niż zwykle. No tak, dla mnie dobrze, że był dłuższy, bo miałem różne momenty w tym sezonie. Miałem momenty jak na początku, że grałem mało, później wszedłem, później znowu grałem nie za wiele. Początek rundy też nie grałem i fajnie, że ten sezon się wydłużył, bo miałem momencie, gdy byłem już w bardzo dobrej formie. Ta liga się nie skończyła, tak? bo tych meczów było więcej i dla mnie to super, że tych 7 meczów było więcej, mogłem częściej się pokazywać na boisku. Co sądzisz o podziale ligi? Właśnie więcej spotkań i potem walka do samego końca tak naprawdę. No tak, jeżeli chodzi o atrakcyjność ligi, myślę, że wzrosła, jednak mecze były bardzo zacięte, to poskutkowało, natomiast podział punktów to jest rzecz, nie wiem, czy dobra, czy niedobra, no, dla niektórych krzywdząca, dla niektórych nie, no to już nie mi to oceniać. Póki co ja się cieszę z tego, że mogę grać więcej meczów i to jest najważniejsze. W Pieście Gliwice gra sporo obcokrajowców. W jednym z wywiadów doczytałem się, że dobrze się porozumiewasz, nie masz większych problemów. No tak, ja rozmawiam w języku hiszpańskim, także kontakt i z trenerem, i z piłkarzami jest o tyle ułatwiony, że mogę z nimi normalnie, swobodnie rozmawiać. Byłeś kiedyś w lidze hiszpańskiej, miałeś okazję zobaczyć, jak tam jest, chciałbyś tam wrócić? Naturalnie, życie w Hiszpanii jest fajne, nie? Także przeżyłem tam fajny okres, nabyłem bardzo cennego doświadczenia i fajnie byłoby tam wrócić, no ale jak będzie, czas pokaże. Może zatem warto się rozejrzeć gdzieś, może jakiś klub z zagranicy jest zainteresowany? No to klub musi się zgłosić, ja nigdzie się nie będę na siłę wpychał. Jeżeli będzie jakieś zainteresowanie, wtedy rozpatrzymy jakąś ofertę. Na dzień dzisiejszy zostaję w Gliwicach i dobrze się tam czuję. A to, co przyniesie życie, to czas pokaże. W Zagłębiu Lubin, gdzie grałeś pomiędzy Piastem i Piastem, można powiedzieć, byłeś trenowany między innymi przez Jana Urbana. Jaki to jest szkoleniowiec? Nadawałby się na trenera reprezentacji Polski? Myślę, że tak. Trener ma bardzo dobre podejście do piłkarzy, bardzo dobrze żyje z piłkarzami. Trener z dobrym warsztatem, z dobrym okiem trenerskim. Oceniam współpracę dobrze z trenerem. Masz takiego ulubionego trenera, z którym do tej pory najlepiej ci się współpracowało? No, z żadnym trenerem nie miałem problemu. Z każdym mi się dobrze współpracuje. Z każdym staram się jak najlepiej współpracować, tak? bo każdemu musi zależeć na tym, żeby drużyna grała dobrze i żeby zawodnik dawał jak najwięcej korzyści drużynie. Także do tego jest potrzebny kontakt i póki co nie miałem problemu z nikim. Grałeś w reprezentacjach młodzieżowych, ale jeszcze debiutu w reprezentacji seniorskiej nie ma. Mimo udanego sezonu, jak zwrócić uwagę trenera na walki? W ten sam sposób. Dalej dobrymi meczami, myślę, że asystami i bramkami, no to najbardziej przykuwa uwagę, tak? Sam dobry występ musi być jeszcze przełożony na statystyki, no i to jest główny cel, żeby ludzie zwracali uwagę, tak? W Ekstraklasie mamy coraz więcej obcokrajowców, jest dosyć spory napływ. Czy oni są faktycznie lepsi od Polaków? Bo sądząc teraz, kiedy mamy mundial, nie mamy żadnego reprezentanta z Ekstraklasy właśnie na tym Mistrzostwach Świata. Aha.
Powiem tak, no są obcokrajowcy, którzy wnoszą coś do ligi. Jest wielu obcokrajowców, którzy coś wnoszą i są tacy, którzy nie wnoszą. No są tacy, którzy są jakimiś tam, może się nie aklimatyzują, może źle się czują, może nie mają umiejętności, no ale są różni piłkarze i tak jak są słabsi piłkarze polscy, tak są słabsi piłkarze zagranicy i to jest w każdym kraju, podejrzewam, także czy piłkarze u nas coś wnoszą, czy nie, no to wydaje mi się, że tak, no każdy piłkarz z zagranicy jednak dodaje jakieś jakości i stara się grać jak najlepiej, ale uważam, że mamy zdolnych polskich piłkarzy i też trzeba na nich stawiać. Jeszcze wątek reprezentacyjny. Myślisz, że już teraz w tej formie, w jakiej się znajdujesz, znalazłbyś spokojnie miejsce w pierwszej 11, bądź też w kadrze? Ciężko powiedzieć. Pierwsze muszę udowodnić, żeby się dostać do reprezentacji, tak? Później do tej reprezentacji muszę zostać powołany, a na koniec muszę tę szansę wykorzystać. Ciężko na razie cokolwiek mówić. Nie jestem dzisiaj w reprezentacji, być może będę kiedyś i będę mógł odpowiedzieć na to pytanie. Zaczynałeś tutaj w regionalnym klubie w Silesii Lubomia. Jak wspominasz czasy klasy okręgowej? Przyjemnie. To był mój pierwszy sezon na poziomie seniorskim. Strzeliłem bodajże 22 bramki wtedy. Dużo mi brakowało, byśmy awansowali. Graliśmy młodymi chłopakami przede wszystkim. Fajnie było, była super atmosfera na meczach, przychodziło bardzo dużo ludzi, dla nas to była bardzo duża atrakcja, mieliśmy po 16-17 lat, pamiętam swego czasu przyszło więcej ludzi na nasz mecz niż na mecz Ekstraklasy Odry, co było dla wszystkich zaskoczeniem i dla nas też budujące to było, także okres Lubomii jak najbardziej wspominam bardzo dobrze. Ci kibice chyba przewidywali, że obserwują przyszłych wielkich piłkarzy, bo również grał Kamil Glik. Tak, grał i Kamil Glik, grał Szymon Matuszek, który też niedawno grał w Ekstraklasie i mam nadzieję, że wróci, bo jest dobrym piłkarzem. Także paru piłkarzy tam się przewinęło w tym okresie. Nie wiem, czy ludzie przewidywali, że pójdziemy wyżej, czy nie, ale na pewno nas motywowali do jak najlepszej gry. Masz takiego swojego ulubionego gola, ulubiony mecz, który naprawdę wspominasz? No jest kilka takich meczów. Pamiętam 4-1 z Zagłębiem Lubin. Strzeliłem pierwsze w życiu dwie bramki. Jedna ładna. Kolejny mecz z Zagłębiem Lubin po powrocie do Gliwic. Też strzeliłem jedną z ładniejszych bramek. Z Pogonią Szczecin. To są takie mecze, które zapadną w mojej pamięci. Teraz jak strzeliłeś w doliczonym czasie gry, tak? Tak. No i w pierwszej połowie w doliczonym i w drugiej. 2-2 się skończyło. To były takie... taki jedyny mecz, w którym brałem udział, że strzeliłem dwie bramki w końcówkach spotkań, które dały punkty. Też to było bardzo cenny punkt dla nas, bo byliśmy w ciężkiej sytuacji i musieliśmy to spotkanie minimum zremisować, żeby znowu nie spaść niżej, nie? Mam nadzieję, że te najważniejsze gole jeszcze są przed tobą. Powiedz mi teraz jeszcze, trwa mundial. Masz swojego faworyta? Kibicuję Belgom i Brazylii. To są takie dwa państwa, które chciałbym, żeby daleko zaszły. Brazylia, Belgia, dlaczego? Belgia ma ciekawy skład. Nie pamiętam tak mocnych Belgów. Kiedyś byli, ale jeszcze byłem wtedy mały, jak byli mocni. Teraz wielu fajnych piłkarzy tam gra i chciałbym, żeby ci piłkarze zabłyszczeli na mundialu, żeby pokazali swoją jakość właśnie na dużej imprezie, a nie tylko na jakichś tam europejskich boiskach i myślę, że zajdą bardzo daleko na tym mundialu. Wróćmy jeszcze do Ekstraklasy, która jest tak w bardzo efektowny sposób pokazywana w telewizji. Na koniec piosenka wykonana z innymi kolegami z innych drużyn. No tak, było to przyjemne. Spotkaliśmy się w Warszawie. Miałem okazję się spotkać z kolegami nie tylko na boisku, ale i poza nim. To spędziliśmy trochę czasu, praktycznie cały dzień nagrywaliśmy. Troszkę posłynęliśmy, troszkę porozmawialiśmy o różnych rzeczach, fajnie było. Dobrze czasami się spotkać poza boiskiem, a nie tylko na nim.
media obiegła informacja, że został dyrektorem sportowym Zdzisław Kręcina. Osoba dosyć znana w polskim środowisku piłkarskim. Jakim jest człowiekiem? Miałeś okazję z nim rozmawiać więcej? Pan Kręcina na pewno jest dobrym człowiekiem. Pierwsze spotkanie, jakie miałem, to rozmawialiśmy po Legii Warszawa, wymieniliśmy parę zdań. No i na pewno jest sympatyczne, na pewno zna się na piłce i taki człowiek jest potrzebny w klubie, który będzie wszystko koordynował, który ma swoje świeże spojrzenie na to wszystko i doświadczenie. Hiszpański szkoleniowiec, który objął niedawno Piasta Gliwice, zrobił coś niesamowitego, bo bodajże było 1-2 zwycięstwa w rundzie wiosennej, a tu nagle 6 goli w 2 meczach i euforia. No tak, mieliśmy 16 spotkań, tylko 2 zwyciężyliśmy. To jest bardzo ciężkie dla piłkarzy, bo jeżeli tyle nie wygrywasz, to wychodzisz na mecz i się zastanawiasz, co będzie, gdy znowu przegrasz, tak? No i tak było, faktycznie. No, przegrywaliśmy, nic nam nie szło, gra też się nie układała, atmosfera była nie najlepsza. Była zmiana trenera poskutkowało, tak? Coś, inne spojrzenie, inne ustawienie, troszkę inny pomysł na grę i zaczęliśmy w bardzo dobrym stylu, co też było dla nas motywujące, bo wygraliśmy 5-1 z Krakowią. No i z optymizmem patrzyliśmy w przód. Jechaliśmy do Kielc i zdobyliśmy kolejne punkty, które już praktycznie dawały nam utrzymanie. No. I poprawiliśmy Zagłębie. Także byliśmy już od tego momentu pewni utrzymania i bardzo szczęśliwi, bo nie był to dla nas łatwy sezon. A wręcz porównywalny do tego, jak spadałem z Piastem z Ekstraklasy, także w głowach gdzieś to tam się działo, gdzieś jakieś małe déjà vu, że może się to znowu wydarzyć. Na szczęście nie wydarzyło się i utrzymaliśmy Piasta w lidze. Mam nadzieję, że teraz będzie już coraz lepiej. Jeszcze na koniec zejdziemy kilka poziomów niżej. Włodzisław Śląski no nie najlepiej teraz stoi. Jak oceniasz obecną sytuację klubu? Szczerze nie śledzę sytuacji Odry Włodzisław. Mimo, że tutaj mieszkam, nie byłem na meczu. Nie wiem, jak to tam wygląda. Obecnie trzecia liga i być może spadek do czwartej, chociaż to różnie może być. No gdzieś mi się tam obiło uszy, tam dokładnie nie jestem zagłębiony w sytuacji, ale kluczowym momentem był spadek Odry z Ekstraklasy. Każdy się tego spodziewał. Odra miała jakiś tam ograniczony budżet, tam jakieś wpływy z Kanału Plus, to był jakiś główny sponsor Odry. Po spadku wiadomo, jak pieniądze się skończyły, no ciężko cokolwiek zrobić, jeżeli się nie ma pieniędzy, tak? Później się to wszystko posypało, ale liczę na to, że jeszcze kiedyś się odbudują, bo jednak promocja miasta przez piłkę jest bardzo duża i myślę, że gdyby nie Odra, Włodzisławiu mało kto by słyszał wcześniej. Była wiele lat w Ekstraklasie i dzięki temu myślę, że troszkę o Włodzisławiu ludzi słyszało. No i teraz słyszą o Gliwicach. Miejmy nadzieję, że nie będziesz miał okazji doświadczyć tego, co doświadczyła Odra właśnie z Piastem. Życzę sukcesów i dziękuję za wywiad. Naszym gościem był Kamil Wilczek.